Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Radosław Król. Witam w naszym programowym studio. Jest dzisiaj wraz ze mną Ania Zysk. Witam cię, Aniu, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo ci dziękuję przede wszystkim, że przyjęłaś zaproszenie tutaj na nasze spotkanie. To powiem wam, Państwu szczerze, że z Anią znamy się równe dwa dni. Dwa dni dokładnie się, bo znamy się tak naprawdę, znamy się od piątku i powiem, że pretekstem do naszego spotkania było zdjęcie Ani, a właściwie taki kolaż dwóch zdjęć wstawionych przez ekspertkę, tutaj opiekunkę Ani w programie. Ania była uczestnikiem programu Królów. Jej opiekunka wstawiła zdjęcie. Pani Klaudia Krasowska. Klaudia, pozdrawiamy cię serdecznie. Tak, pozdrawiamy. Do Klaudii jeszcze wrócimy jeszcze w trakcie naszej rozmowy. Aniu, pozwolisz, że pokażę to zdjęcie, które tutaj stało się tekstem do naszego spotkania. To jest to zdjęcie, które krążyło tutaj w piątek po sieci. Powiedz nam, Aniu, coś na temat tego zdjęcia. Jaki czas? To znaczy tak, wstawiłam te zdjęcia, wysłałam w ogóle Klaudii te zdjęcia, ponieważ tu jest różnica jednego roku, bo pierwsze zdjęcie, gdzie wyglądałam dosyć duża, jest zdjęcie z tamtego roku, z Wigilii z tamtego roku, 2020 roku, a zdjęcie po lewej jest dokładnie z Wigilii z 2021 roku, czyli z tego roku. I po prostu no, jestem w szoku, że... I chciałam po prostu pokazać Klaudii, jak wyglądam teraz, tak? I jak przedtem wyglądałam. No super, no powiedz mi, no to tak, widzimy, że rok dzieli te zdjęcie, a powiedz mi, a ile kilogramów dzieli te dwa zdjęcia? Minus 20 kilo. Minus 20 kilogramów. Tak, minus 20 kilo. To jest naprawdę, naprawdę imponujące. Powiedz mi w takim razie, czekaj, wyłączę sobie to, żeby było nas lepiej widać. A wiesz co, jeszcze tutaj mogę pokazać kilka twoich zdjęć przy okazji, bo faktycznie tutaj dałaś mi te zdjęcia, to sobie zobaczymy. No powiem szczerze, że faktycznie tutaj różnica u ciebie jest spora, widać te 20 kilogramów. Tak, bardzo dużo w centymetrach zeszło, bardzo dużo, bardzo dużo. Jestem naprawdę w wielkim szoku, że bez ćwiczeń tak naprawdę, no bo bez ćwiczeń, no nie, praktycznie nie ćwiczyłam i samą dietą można dojść do takich rezultatów. No pięknie, pięknie. Dobrze, wracamy. No to pierwsze pytanie, powiedz mi, jak trafiłaś w ogóle do programu Królów? Bo co cię zmieniło, to już widzimy na tych zdjęciach. Dokładnie. Co trafiłaś do programu? Na Facebooku wyświetliła mi się stronka Zdrowo jemy i chudniemy i chyba ktoś z moich znajomych skomentował, bo było pytanie, ile chciałabyś schudnąć i że w ciągu 14 dni coś takiego, ile chciałaś schudnąć. No i ja skomentowałam, że tak 20 kilo i odezwała się do mnie właśnie Klaudia i zaczęła mi opowiadać o programie. I zaczęła mi opowiadać o programie i wysyłać zdjęcia właśnie takich przemian, jak ta moja. I ja po prostu tak patrzyłam i w pierwszym momencie mówię, Boże, przecież to jest niemożliwe. Mówię, jak ci ludzie mogli schudnąć tyle kilogramów? Ale mówię, zaryzykuję i jestem. Jesteś. No dobrze, no i teraz pewnie inni oglądają, dlatego fajnie jest, jak się tak na żywo możemy pokazać, no bo tutaj no nic zmanipulować się nie da, a bardzo często, co oczywiście jest trochę miód na moje serce, że tak powiem, jak zawsze ludzie mówią, o, to jakiś fotomontaż, jakiś photoshop. Przepraszam, że ci przerwę, do tego zdjęcia, co pokazywałeś pierwsze, był komentarz, że jedna pani skomentowała, że to nie jest ta sama osoba. Mhm. Że to jest niemożliwe, ta sama osoba. A ja skomentowałam pod spodem, mówię, tak, to ja potwierdzam w 100%, to jestem ja.
No ale to czasami jest to faktycznie nie do uwierzenia, tym bardziej, że no, właśnie poza tym ubytkiem tych kilogramów, to zupełnie to ciało się zmienia. To są faktycznie dwie różne osoby. Jak tak sobie pomyślisz, 20 kilogramów, no to jest tak średnio licząc Tak, ile człowiek to kostek nosi. masła, które dźwigałaś każdego dnia, w tej chwili się tego pozbyłaś, no to jest. No wyglądasz fantastycznie. Gratuluję Ci tutaj tej przemiany. A powiedz mi, a wcześniej próbowałaś jak długo nosiłaś tą swoją wyższą wagę? Długo miałaś tą To nadwagę? znaczy ogólnie, no jak byłam w wieku młodzieńczym, no to niewiele ważyłam, ale jak zaczęłam dorastać, to właśnie przytyłam tak i cały czas trzymałam tą wagę. Już w okresie tak 20, po 20 roku życia już cały czas trzymałam praktycznie taką wagę. Może trochę schudłam, no a później zaszłam w ciążę i tak już mi zostało po ciąży te nadprogramowe kilogramy. I próbowałam różnych diet, bo i dieta Tukana i no, różne diety, także, ale po prostu wracał efekt jojo i niestety. Bo ja powiem tobie, bo ja tutaj, ty tego nie widzisz, ale ja mam tutaj podgląd na komentarze. No masz no, naprawdę dziesiątki, 180 osób nas ogląda w tej chwili. Tak, pozdrawiamy tutaj wszystkich naszych widzów. Muszę powiedzieć, że no masz tu miliard serduszek, ogromne gratulacje. Po nagraniu sobie to obejrzysz, zachowasz Na sobie pewno. dla potomnych. Ja tak kiedyś widziałem zdjęcie, ty jesteś mamą, tak? Czy na rękę jesteś mamą? No to tutaj no, Tak, na, tak, no tak. maleństwo będzie z ciebie dumne, jak kiedyś będziesz chciała pokazać, jak wyglądałaś kiedyś. Pewnie też nie uwierzę, ale masz tutaj ogromne, ogromne gratulacje. Dziękujemy, dziękuję Bardzo również dziękuję wszystkim. Ani za te wszystkie miłe słowa. No właśnie, jak z tymi metodami wcześniejszymi były, no też próbowałaś jakoś to walczyć z tą nadwagą? Próbowałaś jakichś innych Tak, metod? próbowałam, mówię. Zawsze brałam się za jakieś diety, ale po prostu albo głodówki i bardzo szybko rezygnowałam i wracałam do tej wagi sprzed rozpoczęcia. Także No no dobrze, a starałam powiedz. się, no chciałam, bo w moim wieku jednak wyglądać tak, jak wyglądałam, no to trochę nie pasuje, tak? I zawsze walczyłam, zawsze chciałam schudnąć, ale nic nie pomagało. Nic nie Nic nie pomagało. pomagało. Wreszcie Dobra, trafiłam nie do będę cię wypytywał o inne, bo inne są nieistotne. Dziś rozmawiamy o programie Królów. Powiedz mi, bo uzyskałaś 20 kilogramów w 14 tygodni. My, jak rozmawiamy z uczestnikami programu, z takimi osobami, które chcą przystąpić do programu, jak zawsze nam pytają nas, jak długo będzie trwał ten program. Ja mówię, no oczywiście do uzyskania odpowiedniej, założonej przez ciebie tej masy ciała, ale średnio można sobie to policzyć jako minus 1 kilogram tygodniowo. Tutaj patrząc u ciebie, no to tą średnią masz zdecydowanie lepszą. Jak to u ciebie wyglądało w tych poszczególnych tygodniach? To znaczy tak, pierwszy tydzień był najważniejszy i najtrudniejszy, można powiedzieć, bo i schudłam prawie 5 kilo, 4700. No to szok, co? Jak Tak, weszłaś na wagę? to był naprawdę szok i to było takie dla mnie wielka motywacja, żeby jednak iść w to dalej, bo to działa. Także i później stopniowo. Nigdy nie miałam na plusie, znaczy na plus, że nigdy nie miałam więcej kilogramów niż w każdym tygodniu traciłam kilogramy i w każdym tygodniu traciłam centymetry. Także mówię, tak do kilograma, tygodniowo schodziłam, tak. Rozumiem, że jak tak patrzysz w bok, to rozumiem, że patrzysz na swoją tabelę pomiarów. Tak. Właśnie wzięłam sobie, żeby nie było, że oszukuję, także mam tabelę pomiarów i ona u mnie wisi na honorowym miejscu na lodówce, tak żeby pamiętać. To dobrze, a co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze, no to chyba przede wszystkim zacząć, całą dietę, ale chyba ten pierwszy tydzień i brak kawy. Dlatego że ja byłam wielkim kawoszem. Ja potrafiłam wypić 5-6 kaw dziennie i po prostu ten pierwszy tydzień był dla mnie taki no najtrudniejszy, ale przebrnęłam. I może też regularność posiłków, bo
przed rozpoczęciem diety moje posiłki to było dwa razy dziennie jadłam, trzy razy dziennie, a przede wszystkim wieczorami ja podjadałam. A tutaj musiałam się nauczyć, żeby te minimum pięć posiłków dziennie były, także musiałam je sobie tak rozgraniczyć i tak uregulować sobie w godzinach, żeby było te pięć posiłków dziennie. A i jeszcze ból głowy w pierwszym tygodniu, także było takie ten dzień taki przełomowy, ale wtedy po prostu najważniejsze były dobre rady, tak jak od Klaudii, jak napisałam, że ciężko jest, że boli głowa, także bardzo, bardzo potrzebne jest właśnie wsparcie w tym pierwszym tygodniu. Czyli rozumiem tutaj, że rola eksperta i grupy wsparcia była istotna w tym, co... Tak, co... jak najbardziej mówię, bo dzieliliśmy się, jak kto się czuje i czy mamy bóle głowy, czy co, jak się czujemy, także to było bardzo ważne. No to jest taki element istotny, który ja teraz bardzo mocno zauważam, często bardziej niż takich rad dietetycznych widzę, nasi uczestnicy potrzebują takiego właśnie bardziej wsparcia mentalnego. Ostatnio miałem taką rozmowę z jedną z uczestniczek, która mówi: panie Radku, muszę panu powiedzieć, bo pan się zna na tym programie Królów, pan go stworzył, no tutaj czuję się naprawdę dobrze zaopiekowana, ale powiem panu, że moja wiedza na temat generalnie żywienia no jest tak olbrzymia, że mogłabym wykładać na uczelniach, a nie mogłam sobie poradzić, bo nie było właśnie tego wsparcia. No i tutaj ta rola tego eksperta, który tak mi pogroził raz palcem, jak po pierwsze nie wysłałam tej wagi, no myślałam sobie, że po prostu no co tam w poniedziałek, no raz wejdę, raz nie wejdę, będzie okej, ale tu jednak nie, no ekspert tutaj uparcie dążył do tego, że muszę na tą wagę wejść, muszę się tutaj skontrolować, no i później faktycznie udało się to utrzymać, no to jest to fajne. No dobra, no to co najtrudniejsze rzeczy mamy za sobą, a powiedz mi, a co cię takiego zaskoczyło w programie? To było coś takiego, co było dla ciebie takim zdziwieniem, że kurczę, no. Zdziwienie to to, że trzeba było dużo jeść. Boże, dieta i trzeba było dużo jeść. Po prostu, bo wcześniej kojarzyły mi się diety, że nie można było jeść, że głodówki, a tu zasada, im więcej jesz, tym więcej chudniesz, także no to było naprawdę, no i jeszcze to, że nie musiałam ćwiczyć, tak, nie musiałam dużo, no bo mam trochę problemów, miałam problemów z kręgosłupem, także nie mogłam tak dużo ćwiczyć, ale no i dzięki tej diecie właśnie, no nie trzeba było, no i nie było, no mówię, no nie trzeba było tak dużo ćwiczyć, no i się głodzić. Każda aktywność fizyczna wspomaga ten program. Ja zachęcam do tego, żeby cokolwiek robić, nie wiem, iść na spacer, cokolwiek zrobić, nie wiem, potańczyć, nawet poskakać na skakance. Teraz widziałem dziewczyny na grupach, zrobiły wyzwanie, kręcą hula hop. No fantastyczna rzecz, no też nie trzeba nigdzie wychodzić, trochę miejsca jest nam potrzebne. Wracamy do tego fajnego przyrządu, do ćwiczeń. Sam pamiętam kiedyś, Jak byłem dzieckiem, to u nas w domu zawsze było gdzieś to hula hop. Mam siostrę młodszą, to może dziewczynki bardziej z tego korzystają, więc też gdzieś tam umiem tym kręcić. Bardziej szyją, pamiętam, że lepiej mi to wychodziło. No w każdym razie tutaj ta aktywność fizyczna no jest takim elementem dodatkowym, ale to jest właśnie coś takiego, co też wyróżnia nas, że my no nie zmuszamy nikogo do tej aktywności fizycznej, bo ja wiem doskonale, że byłoby to trudne. Czasami nawet byłoby to szkodliwe dla zdrowia, no bo tak jak patrząc na ciebie, no te 20 kilogramów, które gdzieś tam dźwigałaś, no to obciąża jednak stawy, w związku z tym tutaj lepiej najpierw delikatnie zredukować tą masę ciała, wyzwolić u siebie tą energię zgromadzoną w tych komórkach tłuszczowych i wtedy ta aktywność jak gdyby przychodzi tak w sposób naturalny. No super, ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, dlatego że ty, to nie jest tak, że ty ten program skończyłaś teraz, bo ty ten program skończyłaś już jakiś czas temu. To zdjęcie się pojawiło teraz po świętach, ale program skończyłaś kiedy? Program skończyłam dokładnie 7 czerwca. A zaczęłam 1 marca. No i jak udaje ci się utrzymać tą osiągniętą masę ciała? No, dalej trzymam wagę, dlatego że nauczyłam się kontrolować. Kontrolować swoją wagę i tak mi weszło w nawyk, że każdy poniedziałek sprawdzam swoją wagę i jeżeli widzę, że waga trochę wzrosła, czyli aha, muszę coś tam wyeliminować ze swojej diety i wtedy
przykładowo wracam do jakiegoś tygodnia, w którym najwięcej schudłam przykładowo, albo który mi najbardziej pasował. Także no i przede wszystkim ocet też został w nawyku, woda, dużo wody. Także... No właśnie, przed naszym spotkaniem mówiłem tobie, żebyś się napiła wody, powiedziałaś mi, że pijesz jej tak, cały, tak. pijesz jej cały, cały dzień. Nie, no to muszę tutaj, Klaudia, jeżeli nas słuchasz, a na pewno nas słuchasz, bo widziałem w komentarzu, że tak, ja napisałaś, to widziałam. to muszę ci, Klaudia, pogratulować, bo faktycznie, no, uczeń doskonały, ale tutaj pani profesor też się spisałaś, no Tak. jeżeli Ania Dokładnie. w ten sposób to utrzymuje, no właśnie to jest ta, często jak osoby mnie pytają, na co z tą stabilizacją, jak to utrzymać tą masę ciała, ja mówię, no stosuj te zasady, których nauczyłaś się w programie, czyli między innymi to co poniedziałkowe ważenie, oczywiście można patrzeć na siebie w lustrze i mówić, o kurczę, chyba jeszcze dobrze wyglądam i dopiero jak nie mogę się dopiąć w ulubioną Tak, kieckę, albo widzę jakiś boczek. Albo boczek gdzieś tam wychodzi, tylko że to może być już, to się już może wiązać tutaj z taką zmianą, która będzie musiała dłużej potrwać. Natomiast właśnie takie cotygodniowe kontrolne ważenie się, no pokazuje nam dokładnie, aha, weekend był dość intensywny, w związku z tym zacznę sobie ten nowy tydzień od właśnie, tak jak ty pięknie powiedziałaś, od czegoś, co już umiem, co wiem, co znam. Zobaczę sobie, który tydzień mi tam najbardziej pasował. A powiedz mi, bardziej jesteś rybna, czy bardziej mięsna? Jak to u ciebie wyglądało w Mięsna. tygodniach? Mięsna? Mięsna, tak. Mięsna. No a No, te proporcje? bardzo ciężko mi ryby przechodzą przez gardło, także. Ale wolę mięsko. No ty mieszkasz w Wielkiej Brytanii, no to tam wiesz, no tam ten stek. Musi być, chociaż fish and chips jest, ale to nie jest takie dobre danie. Nie, no ten fish and chips to jest reklamowany. No to super, super. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, no bo tak jak ty jesteś takim super wzorem, namawiamy cię z Klaudią do tego, żebyś pomagała innym osobom. No przecież na pewno ludzie widzą po tobie tą zmianę, pytają cię, co zrobiłaś? Odsyłasz do Tak, Klaudii pewnie. tak, dużo znajomych, dużo nieznajomych też, jak widziało moje zdjęcia, pisało do mnie, no ale ja odsyłałam do programu Królów i... Bo ja wolę, nie wiem, jakoś tak trochę się boję zaangażować w to tak mocniej. No no jak super. mówię, na grupie widziałam różne osoby i no nie wiem, jakoś tak, nie, jakoś nie przemawia to do mnie. Nie. Nie mówię, że nadawałabym się na eksperta, bo potrafię doradzić, potrafię wysłuchać. Obiecuję ci, że będziemy próbować i na pewno jak będziesz w Polsce, bo wiem, że mieszkasz w okolicach Warszawy, to zapraszamy cię z Klaudią na dużą kawę i duże ciacho. Teraz możesz bez wyrzutu sumienia sobie na takie jeden ciacho. Dzień mogę, tak, oczywiście, jeden dzień w tygodniu mogę sobie pozwolić na ciacho. Tak sobie robisz, tak? Teraz sobie takie tak, przyjemności. Tak, no tak, zawsze, zazwyczaj weekend sobie pozwalam na coś słodkiego albo takiego tłustszego. No to super. Dobrze, powiedz mi jeszcze na koniec nie mi, powiedz tutaj naszym widzom, dlatego że rozpoczynamy w tej chwili taką akcję, realizuję postanowienia noworoczne z programem Królów. Jutro startuje pierwsza grupa, no ale pewnie jest część osób, która jeszcze się nie zdecydowała, może się jeszcze waha, masz dla nich jakieś taką radę złotą, albo chciałabyś coś im powiedzieć, czy warto, czy nie warto? Sądzę, że naprawdę warto rozpocząć program Królów, bo jeżeli widać na moim przykładzie, tak, że jestem pół roku po zakończeniu, znaczy na stabilizacji jestem dalej, ale ogólnie po zakończeniu 14 tygodni tych programowych nauczyłam się kontrolować swoją wagę i co robić, aby ta waga nie wzrastała i co najważniejsze, jak można wrócić do takich swoich ulubionych smakołyków, by nie były zagrożeniem dla naszej wagi i myślę, że właśnie ten program Królów to nie tylko taka redukcja wagi, ale to przede wszystkim właśnie nauka zdrowego odżywiania. Najważniejsze. No super, super. Zdrowego odżywiania.
Super. Słuchaj, pięknie Tobie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Szybko to minęło, patrzę, 20 minut, nie chcę tutaj dłużej cię trzymać. Jak to zawsze mówią, tematu nie zmęczymy, widza możemy zmęczyć. Miło mi się dokładnie z Tobą bardzo rozmawia, dlatego na pewno, jeżeli przyjmiesz moje kolejne zaproszenie, to na pewno chętnie się z Tobą tutaj spotkam. Myślę, patrząc na ilość tutaj komentarzy miłych, nasi widzowie też chętnie się jeszcze z Tobą spotkają. Więc bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Wszystkie osoby chętne, które chcą przystąpić do programu lub takie, które chcą więcej się dowiedzieć na temat naszego programu, proszę o wpisanie w komentarzu, nie wiem, tak, chcę, eksperci odezwą się do Was. W poniedziałek rusza, czyli jutro rusza pierwsza grupa z tymi postanowieniami noworocznymi, ale tą akcję kontynuujemy przez cały styczeń, więc jest czas na to, żeby jeszcze przystąpić. Można to od następnego poniedziałku lub od kolejnych. A jak widać tutaj na przykładzie Ani warto, no bo piękna, kwitnąca kobieta, tutaj pełna energii jest, no a jak widzimy, nie zawsze tak to u Ani wyglądało. Super, Aniu, bardzo Ci serdecznie dziękuję, pozdrawiam Cię gorąco, obiecuję tą kawę, jak będziesz tylko w Polsce, daj nam znać, spotkamy się. Dobrze, na pewno. Mam nadzieję, że do zobaczenia jako przyszły ekspert programu Królów, bo naprawdę predyspozycje masz do tego olbrzymie. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość. Dzięki serdecznie, dziękujemy Wam pięknie. Dziękuję. Pa.